Ojczyzna bowiem stoi na cichych ludziach czynu i modlitwy. To jest myśl wyjęta z kazań Piotra Skargi, księdza Piotra Skargi. Ale z pewnością tak wielu powtarzało to samo w czasach szczytu Solidarności, wtedy, kiedy ona została przygnieciona. Wziąłem ten krótki temat właśnie, że ojczyzna stoi na cichych ludziach czynu i modlitwy. Po spotkaniu z pewnym człowiekiem, który był kiedyś moim uczniem technikum elektroniczno-elektrycznym w Toruniu. Człowiek niesamowicie cichy. Potężnego ducha. W tej cichości oczytany bardzo, rozmodlony. I w czasach Solidarności stał się takim wiodącym, pierwszym jakby od propagandy tych wartości, które Solidarność niosła. A więc pisanie pomówień, a więc plakaty, wywieszanie ulotek w nocy. Nikt się nie spodziewał, że człowiek ten, który odznaczał się tak wielką cichością, jednocześnie był człowiekiem odwagi i czynu. 2 lata po internowaniu, po zwolnieniu szukał pracy. Według własnego zawodu był bowiem racjonalizatorem w metronie, w produkcji, w ulepszaniu zegarów. Nie znalazł jakiekolwiek się zgłosił tam. Był na czarnych listach. Po 2 latach, chociaż bardzo nie chciał, powiedział mi proszę ojca, już nie mogę nerwowo wytrzymywać tutaj, muszę jednak emigrować. Więc wyemigrował do Toronto. Tam wiele lat bardzo ciężkich adaptacji i jednocześnie próby, by jakoś życiowo sobie dać radę. Aż wreszcie jako człowiek ciekawy, jako człowiek książki technicznej, dostał się na kurs komputerowy projektowania technicznego. Bardzo nowoczesny wtedy programie. Potem 2. kurs jeszcze w bardziej nowoczesnym programie. I oto zostaje przyjęty do Beninga. A po roku czasu jedzie do USA, ażeby w 30-osobowej grupie najwyższej klasy ekspertów opracowywać podwozie dla czarnoczetów i potem do innych samolotów. I w tym 30-osobowym zespole zostaje wybrany szef. A więc ta jego silność, jego znajomość rzeczy, doskonałość w technice i niesamowita uczciwość została zauważona w tym gronie ludzi i docenionych. W poniedziałek zeszły spotkałem się z nim po 28 latach w Toruniu. Rozmawialiśmy długo, wspominając tamte czasy. I między innymi on wypowiedział takie zdanie, proszę ojca. Tak wielu cichych, mocnych duchem poświęciło czas i zdrowie, nie myśląc o znaczeniu politycznym, o prestiżu, ani o własnym interesie. Odnajduje
światło zielone, żeby to moje życie nabrało w tamtych okolicznościach sensu. Tak więc człowiek zaufania, które składa Bogu. Jako duszpasterz akademicki przez 19 lat, a w tym okresie szczególnej solidarności, stanu wojennego, strajków, bardzo zaangażowany, odprawiający kilka przyświętych dziennie w nocach, akademikach i miejscach strajków. Byłem też świadkiem wielu studentów, którzy przechodzili przez procesy sądowe za publiczne manifestowanie. Widziałem ich plecy z liderem przez policję. Dzisiaj nie mają znaczenia. Pełnią proste funkcje. Niektórzy są profesorami, jeszcze asystentami. Piękni ludzie, którzy wnieśli w sobie wartość wolności, wartość godności człowieka i miłość. Nikt ich potem nie zauważył. Sami też się nie wpychali na siłę jakiegoś działalność polityczną, ale niektórzy z nich spróbowali z początku, ale potem zgodnie z własnym sumieniem wiedzieli, co się dzieje. Sami się wycofywali. Pozostali w cieniu. Kochają ojczyznę i naród, odpowiedzialność własnego życia, pracowitością. Tak wielu poszło w kierunku modlitwy. Modlitwy za ojczyznę. Za naród. Modlitwa to jest wielki czyn ludzkiego ducha. Bo do modlitwy, do rozmowy z Bogiem o ważnych sprawach świata, narodu i ojczyzny, tak jak uczyli często Jan Paweł II błogosławiony, nakłania nas Bóg Boży. To tu Boży przynagra naszego ducha, żebyśmy nie ufali tylko ludziom, żebyśmy nie pokładali nadziei różnego rodzaju tylko wysiłkach społecznych, politycznych, żebyśmy nie myśleli, że dzieje świata, historia tego świata, historia ludzi, to historia ich własna. Tylko historia ich własna. Że jest to historia, którą robi Bóg. Bo On jest Panem ziemi i On jest Panem historii. To bierze się z ludzkiego ducha, który jest przynaglany przez Ducha Bożego, żeby w każdych okolicznościach i zawsze przede wszystkim nadzieję pokładać w Bogu. Czy nie ma takich tutaj dzisiaj, w tej świątyni? Chyba dlatego jesteśmy tutaj, że należymy właśnie do takich. Leszek w USA spotyka podobnych, którzy emigrowali. Tylko niektórzy, powiedział mi, żałują, że poświęcili czas i zdrowie na tę działalność. Tylko niektórzy. Zdecydowana większość nie żałuje tego, bowiem czynili to przynagleni duchem, spragnieni wolności, godności człowieka, godności narodu. Robili to z miłości. I ta miłość mieszka w nich. A gdy taka miłość niesie samego,
lecz innych. Mieszka w nas. To wola jest absolutnie miłością podobną do miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo ta miłość Boża od Ojca, od Syna i od Ducha Świętego zawsze jest miłością ku. Nigdy nie jest miłością siebie. Więc ta miłość w nas wyrośnie, czyni godnymi, podobnymi Bogu. Dlatego też, chociaż tak mało z tak tylu zaangażowanych dziewcząt i chłopców, studentów, studentek, kiedyś i ludzi starszych, chociaż nie pełnią znaczących funkcji, nie pobierają dużych społecznych pieniędzy jako zapłatę za działalność polityczną. To jednak są bogaci tą miłością. Bo miłość jest bogactwem wiecznym, bogactwem wieczności. Wszystko umiera, wszystko się kończy. Nawet wiara ustaje, nawet nadzieja dojdzie do kresu, doprowadzi nas do kresu, a miłość nieustannie jest wieczna. Dlatego jest z nich wszystkich największa. I kiedy czasem kogoś dopada jakaś pokusa, żeby żałować zaangażowania, poświęconego czasu, nocy, zdrowia, w tamtych czasach dla miłości, wolności, godności, narodu, ojczyzny, kiedy taka pokusa kogoś dopada, to musi bardzo się bronić, żeby nie wycofywać tej miłości, która zamieszkała w was, zamieszkała w nas. Bo kiedy byśmy wycofywali tę miłość, to stawalibyśmy się po prostu duchowymi bankrutami. Wielu w działalności na rzecz ojczyzny narodu poświęciło zdrowie, przedwcześnie odeszło do wieczności. Ale wszyscy w jakimś stopniu, w mniejszym lub większym, włączali się w ten wspaniały pochód Polaków i Polek, którzy oddawali życie, nie czekając na doczesne zapłaty. Wspominamy ich dzisiaj również i pragniemy dla nich, aby za miłość narodu ojczyzny, bliźniaków, bliźnich, żeby cieszyli się ojczyzną wiecznością. Do cnoty poznania, do poznania powściągliwości, do
Ignacka, patrona naszej archidiecezji, przedstawiajmy Panu Bogu naszą pokorną prośbę. Módlmy się za Kościół Święty, aby prowadził nas drogą prawdy i miłości do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego, Benedykta XVI, aby wyjednał nam Polaków łaskę Bożego pokoju i jedności w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za księdza proboszcza i wszystkich księży z parafii Świętego Józefa, aby Chrystus im błogosławił za zrozumienie i wsparcie inicjatyw patriotycznych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sam. Módlmy się za Polaków, aby rozsądnie i mądrze oceniali obecną ciężką sytuację naszego kraju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sam. Módlmy się za świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, małżonkę Marię, całą delegację stolicy, aby śmierć poniesiona za ojczyznę przyniosła im radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sam. Módlmy się za świętej pamięci Wiesława Popiołka w czwartą rocznicę śmierci, aby cieszył się szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sam. Módlmy się za nas samych, abyśmy z całych sił przyczyniali się do poszanowania wszystkiego, co polskie i potrafili słowo dobrem zwyciężyć. Ciebie prosimy.